O ewentualnej agenturalnej przyszłości pana Muszyńskiego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, a także o ewentualnej agenturalnej przyszłości TW Wolfganga, męża pani Przyłębskiej, obecnego ambasadora Polski w Berlinie. Sprawą nieprawdopodobnie ważną jest to, abyśmy mieli pewność, że Trybunał Konstytucyjny nawet w takim kształcie kadłubkowym, jakim PiS go zrobił, jako bardziej fasadową instytucję, ale jednak z nazwą Trybunał Konstytucyjny, na swoim czele nie miał osób, które mogą być agentami służb specjalnych. Liczę, że komisja zbierze się i będzie Mariusz Kamiński mógł wyjaśnić te wszystkie wątpliwości związane z działaniem pani Przyłębskiej i pana Muszyńskiego. Kilka tygodni temu media także informowały o wizytach Mariusza Kamińskiego w Trybunale Konstytucyjnym, że przychodził tam jak do siebie. Jest pytanie, czy on przychodził tam jak do swoich podwładnych, cały czas czynnych agentów służb, czy przychodził tam ustalać wyroki. Bo jeżeli tak jest, to mamy dzisiaj państwo, w którym służby specjalne nie tylko inwigilują i podsłuchują obywateli, nie tylko inwigilują i podsłuchują opozycję, nie tylko inwigilują i zwiększają swoje uprawnienia i zwiększają ilość służb, tak jak planuje to Mariusz Błaszczak, reformując kolejną służbę, jaką jest BOR. Ale także mamy służby specjalne w wymiarze sprawiedliwości i być może służby specjalne dzisiaj także ustalają wyroki. Być może po to są też zmiany w sądach potrzebne, w Sądzie Najwyższym czy w KRS-ie, żeby kolejni agenci służb specjalnych trafiali do tych instytucji. To w państwie demokratycznym jest rzecz nie do przyjęcia i będziemy żądać tych wyjaśnień. Dzisiaj taki wniosek składamy o spotkanie specjalne Komisji do Spraw Służb Specjalnych, żeby na zamkniętym posiedzeniu koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński mógł tę sprawę wyjaśnić. Czy są jakieś pytania? Jeśli... Panie Przewodniczący, jeśli to się wszystko potwierdzi, to o czym to świadczy? To świadczy o tym, że mamy do czynienia z państwem służb specjalnych już w pełnym wymiarze. To znaczy, że agenci służb specjalnych są dzisiaj na najważniejszych stanowiskach w wymiarze sprawiedliwości. Już nie tylko w prokuraturze czy w innych miejscach, ale w wymiarze sprawiedliwości. To znaczy, że dzisiaj Mariusz Kamiński posiada taką władzę, o której nie wiemy, nie widzimy jej. To już nie jest rządzenie z drugiego siedzenia. To jest rządzenie bardziej z przyczepki, schowane za plecami prezesa. Ale to znaczy, że to jest człowiek o potężnej władzy i wpływach w państwie, których nie widzimy. Państwo, którym rządzą służby specjalne, nie jest państwem demokratycznym. To jest zaprzeczenie państwa demokratycznego, absolutne. Żeby służby specjalne miały wpływ na życie obywateli w taki sposób niejawny. One są od czego innego, a nie od używania w polityce, nie od używania w sądach, nie od używania w naciskach na różnego rodzaju wyroki czy na ludzi. Dziwi pana milczenie prezes Trybunału Konstytucyjnego, która nie odpowiada na pytania, nie ma doświadczenia. Mnie w przypadku pani prezes Przyłębskiej nic nie dziwi. Ona jest tam postawiona, bo jest żołnierzem PiS-u i miała być prezesem Trybunału, żeby Trybunał Konstytucyjny legalizował wszystkie te działania Prawa i Sprawiedliwości, które nie są do końca zgodne z Konstytucją. Miała dawać pieczątkę zgodności z Konstytucją, po to została tam postawiona. Ale dzisiaj w świetle nowych doniesień, które pokazują, że być może przez kilka lat była prowadzona przez swojego zastępcę obecnego, a wtedy agenta specjalnego pana Muszyńskiego, no, pokazuje zupełnie inne zależności, które mogą być. Co ona ma jeszcze powiedzieć? Ja oczekuję, że to nie ona będzie zaprzeczała, czy ktoś inny, tylko człowiek odpowiedzialny za służby specjalne, czyli Mariusz Kamiński. Na zamkniętym posiedzeniu oczekuję, że na Komisji Służb Specjalnych Mariusz Kamiński wyjaśni także ten życiorys pana Muszyńskiego, pani Przyłębskiej. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie, że oczywiście codzienne pytania o służbę zdrowia. Parę minut temu pani poseł Beata Mazurek powiedziała, że budżet nie jest z gumy, co oznacza, że 16,8 jest nierealne. Czy wymagają się? Dzisiaj mamy dramatyczną sytuację, bo to jest protest głodowy. On jest protestem najbardziej dramatycznym i wymaga się od rządzących, żeby przynajmniej starali się ten protest rozwiązać tak, żeby ludzie nie tracili zdrowia. To jest najważniejsze dzisiaj. Nie widzę chęci rozwiązania tego problemu przez ministra Radziwiłła. Myślę, że nawet brakuje mu podstawowych kompetencji do tego, żeby rozwiązać ten problem. My pokażemy propozycje rozwiązania. Platforma zaproponuje rozwiązania tego kryzysu, ale także rozwiązania na przyszłość. To będzie przyszły tydzień. Te propozycje nasze pokażemy Prawu i Sprawiedliwości i będziemy starali się wspólnie znaleźć wyjście z tej sytuacji.
Wiemy, że w ciągu jednego roku nie osiągniemy 6,8% PKB, ale trzeba znaleźć prawdziwą, realną ścieżkę dojścia. Mówienie tym ludziom, że w 2025 roku będzie to rozwiązanie ich problemów, czyli to rozwiązanie, które pozwoli zrealizować ich żądania, to jest to tak naprawdę takim szyderczym śmiechem w twarz. Ludzie głodują któryś dzień z kolei, to już kilkanaście dni głodówki i słyszą, że za kilka ładnych lat, za 8 lat będzie już lepiej. No to za 8 lat będzie PiS-u, nikt o nich nie będzie pamiętał. To jest szyderczy śmiech w twarz tym głodującym rezydentom. Czym Państwem zdaniem świadczą takie słowa pani poseł Mazurek, pani poseł Pawłowicz, mówiące, że prezydent Duda powinien przed wejściem do Belwederu przywitać prezesa Kaczyńskiego? Czy ja myślę, że oni nawet marzą, żeby nawet na kolanach przywitał prezesa? To jest oczywiście brak szacunku dla głowy państwa. Jednak ja rozumiem, że w obozie Prawa i Sprawiedliwości prezydent Duda jest raczej uważany za Adriana cały czas, a nie za prezydenta, ale szacunek dla głowy państwa należy się każdemu. Wiadomo jest, że to prezes dzisiaj jedzie do pana prezydenta i oczekiwanie, że pan prezydent będzie w progu witał i całował go w pierścień, jest chyba nadmierne, nawet jak na stosunki wewnątrz PiS-u panujące. Rozmowy dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Niektórzy mówią, że nie jest blisko porozumienia. Po słowach pani Romaszewskiej dzisiaj wiadomo, że raczej w ogóle może tego porozumienia nie być. Nie wiem, czy będzie porozumienie, czy nie. Wiem tylko, że ustawy, które pan prezydent złożył do Sejmu, nie są nic lepsze od ustaw Zbigniewa Ziobry, poza wykreśleniem nazwiska Ziobry z tych ustaw. Teraz mamy do czynienia ze spektaklem dociskania przez Prawo i Sprawiedliwość prezydenta, składaniem poprawek, które będą jeszcze gorsze i te ustawy mogą być jeszcze gorsze niż te, które prezydent dostał na swoje biurko w lipcu. Myśmy, pytając na spotkaniu pana prezydenta, co się wydarzy wtedy, kiedy ustawy, które zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość, te jego ustawy przerobione, będą jeszcze gorsze albo takie same jak w lipcu, to pan prezydent twardo wtedy zapowiadał, że zawetuje kolejne ustawy. Ale wtedy przypomnę, jeszcze jego doradcą był profesor Królikowski, o którym dzisiaj wstydliwie wszyscy milczą w Pałacu Prezydenckim. Może być tak, że za 2-3 dni wstydliwie będą milczeć o pani Romaszewskiej, a prezydent będzie podpisywał wszystko to, co na biurko dostanie od PiS-u, bo mam wrażenie, że ta próba wybicia się na niezależność lipcowa pana prezydenta już dawno jest za nami i dzisiaj wiernie będzie realizował linię polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego to tak trwa? To już jest teatr. Teraz to jest tylko teatr i próba chyba przez prezesa pokazywania swojemu środowisku, swoim wyborcom, że już pan prezydent wrócił do sekretariatu i że wszystko wróciło na stare tory. Ten teatr prezes odgrywa kolejnym spotkaniem. Czy Ewa Kopacz przestanie być pierwszą wiceprzewodniczącą Platformy? 16 grudnia dopiero będzie Rada Krajowa wybierać nowy zarząd. Do 16 grudnia władze Platformy się nie zmieniają. Dziękuję. Do 16 grudnia.